Bardzo trudno być nieczułym, kiedy śpiewa Elizabeth Olszej. Dziękuję, że byli Państwo dzisiaj z nami i zapraszam na kolejne spotkanie w Światłach Muzyki. Do zobaczenia. Aniu, czemu twoja alpaka muczy? Wyraża emocje. Wełna jest w środku? Tak, tak, tak. Bardzo jest dobrze się pod tym śpiewa. Potem człowiek nie potnieje i zimą jest pod tym ciepło, latem jest pod tym trochę zimą. Cieplejsze niż alpaka, delikatniejsze mogą być angorskie króliki. Sobie wyobrażam, że można to zciąć nożyczkami i co dalej? Cześć! Aj, aj, aj. Litwa nieoczywista. Premiera. Dziś o 19:25 w TVP Wilno. Dla nas, dla Szaraków był postrach. Ale kto go znał jako charakter, to był bardzo porządny gość. To u niego to trochę inaczej było. To na pewno ojczyzna i honor było bardzo blisko siebie, a Bóg gdzieś tam trochę dalej. On mnie, ze mnie zrobił spadochroniarza, ze mnie zrobił, prawda, cicho ciemnego. Jestem dumny, zadowolony. Ja oddam życie, jak trzeba będzie, jeszcze dzisiaj. W cyklu Wielcy Polacy, Wielkie Historie. Honor generała. Jutro o 12:30 w TVP Wilno. Zachorowalność na COVID spada, śniegu nie ubywa. To realia dzisiejszego dnia na Litwie. 29 stycznia, Aldona Polońska. Dobry wieczór, zapraszam na serwis informacyjny. Wakcyna jest jedyną drogą do wyjścia z pandemii. Litwa planuje szczepić około 10 tysięcy osób dziennie. Rozmawiali też o białoruskich relokantach. Simonita i Cichanowska o możliwości dalszej pomocy. To są bardzo rozczarowujące terminy. Litwa chce przyspieszyć pracę przy budowie Via Baltiki.